Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam w naszym kolejnym niedzielnym spotkaniu z cyklu CNN. Mamy dzisiaj drugą niedzielę zwykłą, czyli właśnie rozpoczął się okres zwykły, który potrwa tylko kilka tygodni, bo już niedługo Wielki Post. Posłuchajcie, kochani, Ewangelii, którą dzisiaj, dzisiaj czytamy w tą niedzielę. Jest to fragment z Ewangelii świętego Jana. Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem, po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Moi drodzy, yy, mamy dzisiaj Ewangelię opisującą znowu po raz kolejny chrzest Pana Jezusa. Tydzień temu w niedzielę również yy, to był jakby podobny, podobna historia. Z tym, że dzisiaj yy, jakby coś innego moją uwagę bardzo w tej Ewangelii zwraca, i też to się bardzo ładnie składa z innymi czytaniami, które dzisiaj mamy, z pierwszym i drugim, a to zaraz Wam jeszcze, yy, że wskaże pewne miejsca. Kaj zobaczcie w tym krótkim fragmencie. W tych kilku wersetach pojawia się dwa razy słowo Jana, ja go wcześniej nie znałem. To jest bardzo ciekawe, że tak powiem, wyrażenie. Po pierwsze, bardzo ciekawe jest tak po ludzku, tak życiowo. Pani wiecie, że Jan Chrzciciel, czyli ten, który mówi, że go wcześniej nie znał, i Pan Jezus to jest rodzina. To są kuzyni. Elżbieta była krewną Maryi, pamiętacie, Maryja była u Elżbiety kilka miesięcy tak przed narodzinami Jana Chrzciciela. Nie wiemy oczywiście na pewno w 100%, czy pan Jezus z Janem chrzcicielem wcześniej się spotkali przed tym momentem, ale kochani, no trudno sobie wyobrazić, że nie. Macie kuzynostwo. Przypuszczam, że z waszymi kuzynami widzieliście się setki, jeśli nie tysiące razy w życiu. Wiemy oczywiście, że Jan w pewnym momencie poszedł na pustynię, prowadził życie pustelnika, więc prawdopodobnie potem przez może kilkanaście lat był niedostępny, był gdzieś z boku, był. Na uboczu. Ale trudno sobie wyobrazić, żeby kiedy Pan Jezus dorastał, dorastał w normalnej rodzinie w taki sam sposób jak każde inne dziecko, żeby się nie spotykał ze swoim kuzynem Janem. To nie jest tak, że oni o sobie nic nie wiedzą. Mnie to zawsze bardzo fascynuje w tej Ewangelii: to, że właśnie tym, który rozpoznaje Pana Jezusa, jest jego kuzyn. nie? Nie ktoś obcy, nie jakiś prorok, tylko ktoś z jego rodziny. Ja sobie tak myślę, że o moich kuzynach, nie, no mam kilku kuzynów, czy potrafiłbym w nich rozpoznać Pana Jezusa. No nie, nie ukrywam, że byłoby to bardzo trudne. Yy, tym bardziej, że oni nie są pana, pa, Panami Jezusami. Ale to jest bardzo ciekawe, nie? Zobaczcie, Jan, który no, no zna Pana Jezusa, może go oczywiście nie widział, nie wiem, kilka, kilkanaście lat, to jasne, przed tym momentem, ale w ogóle, w ogóle go zna. Czyli to co on mówi, ja go wcześniej nie znałem. To raczej nie chodzi o to, że oni się widzą po raz pierwszy w życiu. No chociaż rzeczywiście no możemy ewentualność taką przyjąć, że rzeczywiście nigdy się pan Jezus z Janem nie spotkał, mimo że byli rodziną. No ale to raczej nie o to chodzi. Więc skoro mówi, ja go wcześniej nie znałem, to jest trochę tak jakby Jan mówił: "Takiego go nie znałem" czyli tym, kim On teraz jest, tym, kogo ja rozpoznaję w Nim, czyli właśnie Mesjasza, Syna Bożego, który jest tym, na którego czekamy, no to tak wcześniej o Nim nie myślałem, nie? Czyli to, ja Go wcześniej nie znałem, oznacza... poznaję Go w zupełnie nowy sposób, widzę w Nim coś, czego w Nim wcześniej nie widziałem. I z tym mi się bardzo ładnie składa na przykład dzisiaj fragment z Księgi proroka Izajasza, to jest bardzo ładne. Tam jest taki bardzo piękny fragment o tym, jakby kim będzie sługa pański, co jest też zapowiedzią tego, kim będzie Pan Jezus. Tam jest takie zdanie, posłuchajcie. To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię Cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Czyli zobacz, mamy kogoś to jest sługą Pana Boga, nie? Kto jest Jego uczniem, kto Mu jakby wiernie służy i nagle Pan Bóg mówi ale ja w Tobie widzę kogoś innego jeszcze. Może Ty tego nie widzisz, ale ja w Tobie widzę kogoś innego. Widzę, że ty będziesz światłością dla w ogóle narodów. Będziesz światłością pogan, będziesz światłością, która przyniesie zupełnie nowe zrozumienie Boga. Czyli jakby widzę znowu Ciebie na nowo, nie tylko jako sługę, ale jako kogoś znacznie więcej. Kani w drugim czytaniu już wam nie będę, może, czytał konkretnego fragmentu yy, z listu do Koryntian. Paweł pisze o sobie jako o apostole, nie? Znowu, on też w pewnym momencie zobaczył siebie jako kogoś innego. Wcześniej mówił o sobie, że jest poronionym płodem, bo prześladował chrześcijan. Teraz nagle mówi: Ja apostoł Jezusa, jakby widzę się zupełnie na nowo, jestem kimś innym. Kochani, dlaczego tyle o tym gadam? Kochani, wydaje mi się to w ogóle bardzo ważną i bardzo potrzebną rzeczą w takim naszym życiu. I względem nas samych, ale też szczególnie względem naszych bliskich. zobaczcie, jak łatwo my, jakby, klasyfikujemy ludzi, znając ich tam często nawet kilkadziesiąt lat, z takim przekonaniem: ja tam wszystko o nim wiem. Ja doskonale wiem, jaki on jest, co on myśli, jak on się zachowuje. I uwaga, bardzo możliwe, że ogromna część tego, co mówisz, to jest prawda, tak? I bardzo możliwe, że rzeczywiście bardzo dobrze znasz tego człowieka. Ale, kochani, przez długie przebywanie z kimś, przez przejście czasami całego życia z jakąś osobą, można tak naprawdę przestać go widzieć, że widzimy już tylko zazwyczaj jakieś trudne momenty, nasze skrzywdzenia, nasze jakieś kłótnie, widzimy go przez jego wady, jakby. Czasem mam takie wrażenie, że jak ktoś by chciał, nie wiem, po wielu, wielu latach, rzeczywiście może nie był jakimś kryształowym człowiekiem, ale potem nagle chciałby się zmienić, to nawet jeżeli próbuje to zrobić, i nie mówię oczywiście o jakichś tam oszustach, niektórzy po prostu tylko udają, że się zmieniają, ale naprawdę ktoś autentycznie próbuje się zmienić, to czasem mam takie wrażenie, nie udaje mu się to z jednego powodu, bo nikt w niego nie wierzy. Bo nikt jakby nie wierzy, że on to może jeszcze zrobić, tylko mówię a! Już tyle razy mówił, że się zmieni, się nie zmienił, to już się na pewno nie zmienią. Kochani, to jest takie to zdanie, które ja jakoś bardzo mi się wryło w głowę. Oglądałem kiedyś namiętnie, lata temu, jeszcze w seminarium i na początku. Państwo taki serial, na pewno oczywiście wielu z Was go widział, Doktor House, nie? Pewnie, pewnie widzieliście. I on tam takie zdanie mówił, które jakoś bardzo mam wryte w głowę: Wszyscy kłamią. I oczywiście tam chodziło bardzo konkretnie o to, że ludzie, którzy przychodzili z różnymi chorobami, zawsze się nie przyznawali, że coś zrobili, co mogło im zaszkodzić. Nie? Dlatego jakby chaos nigdy nie wierzył pacjentom i zawsze kazał sprawdzać, co tak naprawdę się wydarzyło w ich życiu. Wszyscy kłamią. Kochani, to zdanie oczywiście w tamtym kontekście miało sens, ale uwaga, co ono może oznaczać: że my do każdego człowieka właśnie podchodzimy z takim czymś, on się nigdy nie zmieni, on zawsze będzie kłamał. On się nigdy nie zmieni, on zawsze mnie oszuka. I koni. Są tacy ludzie oczywiście i mnie to nie chodzi o taką prostą naiwność, że mamy jakby nie udawać, że nie widzimy tego, co jest, ale kochani, jak patrzycie na swoją żonę, czy spodziewacie się po niej jeszcze czegoś innego? Czy dajecie taką możliwość w ogóle, że tam pod tą osobą, którą znacie, którą jakoś pewnie częściowo kochacie, częściowo nie cierpicie, bo wam znalazła za skórę i tak dalej, czy tam jest jeszcze coś, co się spodziewacie, że może być w sensie... znaczy to, że jest, to ja nie mam wątpliwości, tego. czy ty się odważasz jakby przyjąć, że tam może być coś więcej? Kochani, ja, ja często, naprawdę bardzo często, jak mam jakiś problem na przykład z jakimś bratem, nie? Nie, wiem, nie rozumiemy się, pokłócimy się, ktoś mi zajdzie za skórę, ktoś, nie wiem, zrobi mi jakąś krzywdę i tak dalej, ja niektórych braci mam takie wrażenie, już ich skreśliłem, znaczy wiecie, nie, nie, nie w takim sensie, że ich skreślimy jako człowieka, nie? Tylko jakby ja już wiem, kim on jest. Ja kiedy słucham na przykład ich kazań, to mówię, a hipokryta, nie? Wiem, co tam, jaki on jest naprawdę w środki. Kani, często to może być prawda, ale czy nie jest tak, że ja na niego po prostu narzucam to, co się wydarzyło nie daję mu już żadnej szansy? Kochani, jest mi czasem bardzo wstyd, kiedy na przykład widzę jakiegoś mojego brata, którego wcześniej, nie wiem, właśnie patrzyłem na niego bardzo krzywo, a potem na przykład nagle słyszę od ludzi, jak bardzo on tym ludziom pomógł, nie? Jak bardzo ktoś u tego mojego brata znalazł ratunek w swoim jakimś nieszczęściu życiowym, i się okazało, że właśnie ten brat mu przyszedł jakąś niewiarygodną pomocą. I co? To znaczy, że. Hmm. No, skreśliłem go niesłusznie. Ja na niego patrzyłem już tylko tym moim patrzeniem. Kiedy patrzę na swojego męża, który może zrobił wiele złych rzeczy, może cię skrzywdził, czy dopuszczasz w ogóle taką myśl jeszcze, że tam może być ktoś, o kim mogłobyś powiedzieć, jako wcześniej nie znałem? I wiem, Kani, że często wiemy, ale ja się już tyle razy zawiodłem. Kani, to prawda, ja Boże nie próbuję mówić, że, że, że tak nie bywa, że tak nie jest, że tak nie jest bardzo często. Ale to zdanie Jana dzisiaj bardzo mnie dotknęło, kiedy Jan mówi, ja go wcześniej nie znałem, ja się muszę nauczyć na niego na nowo patrzeć. Kani, Pan Bóg tak na nas patrzy. My możemy patrzeć na siebie, możemy sobie mówić, jesteśmy beznadziejni, jesteśmy do niczego, jesteśmy w ogóle po prostu, o mnie to nic nie będzie. A Pan Bóg mówi. A ja Cię chcę ustawić, ustanowić światłością narodu, wiesz? Ja w Tobie widzę coś dużo więcej. Kochani, gdybym ja był tym, kim sam siebie określam, ja naprawdę byłbym nikim. Gdybym ja robił tylko to, co uważam, że jestem godny robić, albo tylko to, co uważam, że do tego się nadaje, ja bym, kochani, prawdopodobnie nic w życiu nie zrobił. Były takie okresy w moim życiu, kiedy ja naprawdę bardzo nisko o sobie myślałem. Pan Bóg mnie nauczył. Jest w Tobie coś więcej niż widzisz niż inni widzą, ja w Tobie widzę więcej. Ja Cię znam innego, Adaś. Znam Cię innego. I tak, możliwe, że to przykryłeś tysiącem różnych złych rzeczy, nie będziemy udawać, że ich nie ma oczywiście. Ale pod nimi jest jeszcze ktoś inny. Uwaga, pod Twoim mężem, pod tym mężem, którego znasz. Jest jeszcze inny mąż. Pod tą żoną, którą znasz, jest jeszcze inna żona. Pod tymi strasznymi rodzicami, których masz, których może, może ci i rzeczywiście bardzo możliwe, że jakąś wyrządzili ci ogromną krzywdę. Ja tego koń nie neguję. Ale tam pod spodem jest jeszcze inny ktoś. Ja go wcześniej nie znałem. Czy ośmielisz się w taki sposób popatrzeć na swoich bliskich, na siebie samego? Czasem też na Boga pewnie. Niech dzisiaj, kochani, w Waszych uszach wybrzmi to zdanie, ja go wcześniej nie znałem, czyli ja go takim nie znałem. Moi drodzy moi mili, moi kochani, serdecznie Wam dziękuję za to nasze kolejne spotkanie. Bardzo się z niego cieszę. Kochani, przypomnę Wam, że w kwietniu, 15 kwietnia, w sobotę po Wielkanocy robimy wielkie wielbienie w Gdańsku Sopocie w Ergo Arena. Błogosławieni, jeżeli tylko chcecie, bilety jeszcze są. Bardzo Was zapraszamy, żebyśmy się wspólnie na modlitwę w kwietniu spotkali. Wiem, że to są cztery miesiące, ale no właśnie, póki są bilety, to bierzcie. Bardzo byłoby fajnie, jakbyśmy się mogli wspólnie razem pomodlić. Ściskam Was, pozdrawiam, błogosławienko. I miejcie się proszę najlepiej na świecie. Z Bogiem, pa pa!